15 grudnia w Ergo Arenie swoją bogatą i obfitującą w sukcesy karierę sportową oficjalnie zakończy Artur Siódmiak. Najcenniejszymi trofeami w kolekcji 38-letniego piłkarza ręcznego, występującego na pozycji obrotowego, są z pewnością srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata. W całej trwającej kilka godzin imprezie wezmą udział koledzy Artura z parkietu, a także gwiazdy świata sportu i rozrywki. Wydarzenie, które chciałem zorganizować już wcześniej, natomiast terminy, żeby zgrać ze wszystkimi uczestnikami, były naprawdę napięte, ale udało się. Także 15 grudnia pan Bogdan Wenta i trener Daniel Waszkiewicz poprowadzą naszą starą kadrę, tak zwane Orły Wenty, praktycznie w całym będą w komplecie. Benefis rozpocznie się derbowym meczem pierwszej ligi mężczyzn pomiędzy Wybrzeżem Gdańsk i Spójnią Kardo Gdynia. Nie bez znaczenia w układaniu programu imprezy był fakt, że w czerwono-biało-niebieskich barwach Artur Siódmiak świętował dwa tytuły mistrza Polski. Nie pierwszy przypadek, że przy okazji dużej imprezy związanej z piłką ręczną postaramy się przeprowadzić nasze mecze ligowe i pokazać, że dalej piłka ręczna w Wybrzeżu jeszcze istnieje i ma się całkiem dobrze i mam nadzieję, że coraz lepiej. Następnie na parkiet wybiegną zespoły VIP. Kapitanami drużyn wybrano byłego pięściarza Dariusza Michalczewskiego oraz muzyka Krzysztofa Skibę. Ja zawsze byłem indywidualistą, ale bycie kapitanem drużyny to chyba zobowiązuje, w związku z tym teraz będę musiał pracować w zespole. No, ostro przygotowujemy się do tego meczu. Myślę, że to będzie mecz przede wszystkim, który będzie miał zawierał elementy emocji sportowych, ale także nie zabraknie emocji rozrywkowych w postaci mojej osoby. Znani Lubiani zagrają w piłkę ręczną, czyli państwo znacie ich z różnych innych działalności, będą aktorzy, muzycy, byli sportowcy, olimpijczycy. To oni przywdzieją koszulkę i założą buty sportowe. Gwoździem programu ma być oczywiście mecz Polska kontra reszta świata. Na parkiecie Ergo Areny zobaczymy plejadę gwiazd piłki ręcznej. Najlepsi zawodnicy światowego formatu, którzy obecnie grają w polskiej lidze i w ligach zagranicznych, więc będzie się działo na ławce trenerskiej reszty świata trener Hiszpanów, mistrzów świata Manolo Cadenas. Artur jest kolejnym znanym, lubianym i utytułowanym sportowcem związanym z Gdańskiem, który w tym roku kończy swoją sportową karierę. To pożegnanie to będzie także wielka atrakcja dla kibiców, dla fanów piłki ręcznej, ale dla fanów w ogóle reprezentacji polskiej. Artur Siódmiak to człowiek, który rozegrał wiele spotkań w wielu klubach, w wielu krajach, zdobywał wiele zaszczytnych tytułów z wicemistrzostwem świata czy brązowym medalem mistrzostw Europy, ale dla Gdańska wywalczył dwa złote medale mistrzostw Polski, a więc to bardzo zasłużony dla sportu gdańskiego zawodnik. Artur na boisku słynął z bezkompromisowej gry w obronie. Ten twardy facet rozczula się jednak na myśl o emocjach, jakie czekają go w Ergo Arenie. Zakręci się łezka w oku? Już mi się kręci, jak te przygotowania nabierają tempa i odliczamy. Już chyba 11 dni zostało do tego spotkania, więc tak, ja myślę, że na pewno jak już wybiegną po raz ostatni oficjalnie na parkiet, no to gdzieś ta łezka się zakręci. Ja cieszę się, że będzie to właśnie z taką oprawą i wśród moich przyjaciół, znajomych, z którymi przez wiele lat mojej długiej kariery obcowałem na boisku, przeżywaliśmy razem wspólne te wzniosłe chwile i te mniej wzloty, porażki, tak jak w życiu. I to właśnie dzięki nim jestem w tym miejscu, zaraz, w którym jestem. I za to, i tym meczem, tym benefisem chciałem właśnie im podziękować, bo to były najpiękniejsze chwile w mojej karierze. Zakończenie kariery Artura Siódmiaka i super mecz Polska kontra reszta świata odbędzie się w niedzielę 15 grudnia w Ergo Arenie.